Inwestycje warte 6 miliardów złotych zrealizowano na Podkarpaciu w ramach regionalnego programu operacyjnego. Ponad połowa tej kwoty to dofinansowanie unijne. Za te pieniądze przedsiębiorcy rozwijali firmy, samorządy budowały drogi, unowocześniały bazę szkolną, a uczelnie tworzyły laboratoria. Mieszkańcy zyskali dobrze wyposażoną służbę zdrowia, lepszą bazę rekreacyjną i nowe usługi internetowe. O dotacje można było się ubiegać w 8 osiach priorytetowych. W ramach pierwszej osi priorytetowej konkurencyjna i innowacyjna gospodarka przedsiębiorcy zainwestowali ponad 1 mld złotych. Stworzyli 3000 nowych miejsc pracy, w tym 38 etatów naukowych. Powstało 1000 innowacyjnych produktów i technologii. Dofinansowano 14 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych kwotą 107 milionów złotych. Udzielono ponad 1800 pożyczek i poręczeń na prawie 100 milionów złotych. 9,5 miliona złotych w innowacyjną technologię nanoszenia warstw metalicznych na szkło zainwestowała firma Deaglass. Ma ona wiele własnych patentów związanych z przetwórstwem szkła. Prace badawcze dotyczące powierzchni szklanej, która w kontrolowany sposób rozprasza światło, zrewolucjonizowały dotychczasowy sposób uprawy roślin szklarniowych. Na unowocześnianie rodzinnej cukierni Fiore w Przemyślu właściciele wydali prawie 800 tysięcy złotych. Zakupione urządzenia należą do najnowocześniejszych na świecie. Dzięki nim przyspieszono produkcję, co wyeliminowało uciążliwą zmianowość. Podniosła się także jakość przygotowywanych tu lodów i ciast. Komfortowo wyposażone, wykonane w najnowocześniejszych technologiach i do tego jedne z najdłuższych na świecie, pływające po wodach całego globu oraz nieprzyzwoicie drogie. To jachty wykonane w firmie Rega Yacht w podrzeszowskich Robczycach. Właściciele zainwestowali w nowoczesne centrum obróbcze i opłaciło się. Marka jest rozpoznawana na świecie i kojarzona w branży z solidnością, wysoką jakością oraz nowoczesnym wzornictwem i stylistyką. Rzeszowska spółka Creo zajmuje się produkcją oraz montażem instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na terenie kraju oraz za granicą. Choć istnieje od 8 lat, to dopiero unijne dotacje umożliwiły jej zakup sterowanych numerycznie linii technologicznych, co znacznie przyspieszyło produkcję i podniosło jakość wyrobu. Spółka Multistone dzięki unijnym dotacjom jest dziś jednym z największych i zarazem najnowocześniejszych zakładów obróbki kamienia na Podkarpaciu. Firma ciągle inwestuje w nowoczesne technologie, bo jak mówi jej właściciel, dziś to jedyny sposób, by sprostać oczekiwaniom klientów oraz wygrać z konkurencją. Statystyki wskazują, że małe i średnie firmy zatrudniają 3 na 4 osoby pracujące. Tymczasem często nie radzą sobie z problemami. Aby mogły się rozwijać i wprowadzać innowacje, konieczne jest wsparcie. Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli jest dziś jednym z największych na Podkarpaciu funduszy pożyczkowych. Wspiera przedsiębiorców, sięgając po pieniądze na ten cel do kasy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Na rozbudowę społeczeństwa informacyjnego wydanych zostanie 260 milionów złotych. Powstanie 57 km sieci internetu szerokopasmowego, 867 usług online, 52 tysiące użytkowników skorzysta z szerokopasmowego internetu, a 8 milionów osób będzie miało dostęp do usług online. Dziś trudno sobie wyobrazić świat bez internetu. Korzystamy z cyfrowych książek, banków czy poczty, ale to za mało. Chcemy cyfrowego urzędu. Na Podkarpaciu już wkrótce stanie się to faktem. Bez wychodzenia z domu uzyskamy na przykład pozwolenie na budowę i zarejestrujemy samochód, a także umówimy się z lekarzem, a dokumentację medyczną otrzymamy e-mailem. Urząd Marszałkowski realizuje projekty dotyczące wprowadzania takich usług we wszystkich urzędach i placówkach medycznych. Ich realizacja to koszt ponad 160 milionów złotych.
Według statystyk aż 40% polskich studentów podczas pisania prac magisterskich i licencjackich łamie prawa autorskie. Dlatego coraz więcej uczelni korzysta z elektronicznych sposobów walki z plagiatami. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dzięki unijnym dotacjom utworzyła podkarpacką platformę antyplagiatową, z której mogą korzystać wszystkie uczelnie. Na Politechnice Rzeszowskiej powstało nowoczesne centrum biblioteczne. Teraz największe w południowo-wschodniej Polsce zbiory książek o tematyce technicznej dostępne są także online. W województwie uruchomiono regionalną sieć ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych. Każdy może sprawdzić, do kogo należy na przykład rzeka czy akwen wodny, podejrzeć sąsiedztwo działki oraz ustalić, czy znajdują się na niej urządzenia melioracji wodnych. Na Podkarpaciu podpisano 228 umów na budowę i przebudowę obiektów infrastruktury szkół i uczelni wyższych. Jest to najwięcej w kraju. Zrealizowano już 76 takich inwestycji dla ponad 67 tysięcy uczniów i studentów. Jak ważny jest ruch dla dzieci i młodzieży, dziś już nikogo nie trzeba przekonywać. Dzięki unijnym funduszom w szybkim tempie wyrastają na Podkarpaciu sale gimnastyczne, hale i boiska sportowe, których bardzo brakowało. Różnorodne zajęcia sportowe od rana do późnego wieczoru i wielu uczestników to dowód na to, jak ważna była budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych. Otwarcie nowoczesnego zespołu basenów oraz krytego lodowiska w Dębicy to strzał w dziesiątkę. Ta inwestycja zachęciła do uprawiania sportu nie tylko młodzież z powiatu, ale też dorosłych. Samorządy chętnie wydają unijne pieniądze na modernizację i doposażanie szkół. Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie od lat zdobywają nagrody w konkursach i turniejach w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Jednak do niedawna ich szkoła była w bardzo złym stanie. Pomógł unijny program. Dzięki dotacjom powstał nowoczesny obiekt z profesjonalnym wyposażeniem, o jakim dotychczas uczniowie i nauczyciele tej szkoły mogli tylko pomarzyć. Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu do niedawna uczyli się w niedogrzanych, ciemnych salach. Dziś mają do dyspozycji nowoczesne pracownie, korzystają z profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjno-terapeutycznego. Jest tu siłownia, minibasen, gabinety hydromasażu. Klubą ośrodka jest też przestronna kuchnia z zapleczem magazynowym oraz jadalnia na 100 osób. Nie ma uczelni na Podkarpaciu, która nie skorzystałaby z unijnych dotacji na rozbudowę infrastruktury bądź zakup nowoczesnego sprzętu badawczego. Dzięki tym możliwościom Uniwersytet Rzeszowski wykonał prawdziwy, milowy krok ku innowacyjności. Powstał kompleks, w którym utworzono wiele nowoczesnych laboratoriów. Tylko ich wyposażenie kosztowało 52 miliony złotych. Siedemdziesiąt realizowanych projektów dotyczy kultury i turystyki. Ich wartość to 145 milionów złotych. Wsparciem objęto ponad 100 obiektów i zbiorów dziedzictwa kulturowego. Odwiedza je rocznie ponad milion osób. Ponad 331 tysięcy osób skorzysta z nowych produktów turystycznych.
bez względu, czy odnowiony zostaje rynek miasta, czy też uratowany prawie zapomniany zabytek w niewielkiej miejscowości, to korzyści dla lokalnej społeczności są duże. Takie inwestycje przyciągają inwestorów i turystów. Uatrakcyjniają także ofertę kulturalną, bo zwykle w odremontowanych zabytkach organizowane są wystawy, koncerty czy warsztaty. Przykładem jest rewitalizacja kamienicy Atavanti w Jarosławiu. Miasto zyskało nie tylko atrakcyjny obiekt, ale mieści się tu także centrum turystyczne, a w odnowionych salach odbywają się koncerty, wystawy i spektakle teatrów amatorskich. Jeszcze ja jestem dobry, łagodny. Nikomu krzywdy nie zrobiłem i zrobić nie chcę. Ale jak kto mnie dotknie boleśnie, jak mnie kto rozdrażni, w potrzebie stale się wem! Renowacja i modernizacja zabytkowego opactwa w Jarosławiu uratowała zagrożony historyczny obiekt. Utworzono tu także ośrodek kultury. W salach jest miejsce na wystawy lokalnych twórców, spotkania z młodzieżą oraz warsztaty i prezentacje. Modernizacja i adaptacja oficyny dworskiej należącej niegdyś do rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej umożliwiła utworzenie tu muzeum poświęconego wybitnemu misjonarzowi, kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Dzięki temu tą niewielką miejscowość dziś odwiedzają setki turystów z całego świata. Przemyśl znalazł się na pierwszym miejscu w kraju w rankingu miast powiatowych pod względem pozyskiwania środków pozabudżetowych. Realizowanych jest tu wiele projektów unijnych. Inwestycją najdroższą i realizowaną aż przez 6 lat była modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego. Koszt przekroczył 22 miliony złotych, ale dziś zamek przyciąga i turystów, i mieszkańców miasta. Prawdziwą chlubą jest odnowiona i profesjonalnie wyposażona sala teatralna, a widoki z basz zamkowych są wyjątkowo malownicze. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło wiele, w tym również sposób patrzenia na turystykę. Nadało tej branży rangę gałęzi przemysłu, która generuje zyski, tworzy nowe miejsca pracy i którą warto dofinansować. Postanowiła to wykorzystać Jolanta Sobczyńska. W Polańczyku nad Zalewem Solińskim wybudowała kompleks 10 budynków ogrzewanych kominkami. Dzięki temu ma pracę i dochody nie tylko w sezonie letnim. Artur Żuraw, przedsiębiorca z Leżajska, spełnił swoje marzenie i dzięki unijnym dotacjom otworzył nowoczesny obiekt, gdzie można zjeść regionalne dania, przenocować w wygodnych łóżkach i potańczyć w najnowocześniejszej na Podkarpaciu dyskotece. Podkarpackie samorządy coraz intensywniej inwestują w infrastrukturę turystyczną, widząc w tych działaniach dużą szansę na rozwój swojego terenu. Tak jest też w Strzyżowie, gdzie nowy blask zyskał miejski rynek. Wybudowano też integracyjny park sportu i rekreacji. W Mielcu przywrócono historyczną funkcję zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą świętego Mateusza. Raz, dwa i przebij. Gmina Wiązownica inwestuje w Radawę, miejscowość letniskową, położoną w Lasach Sosnowych nad Zalewem i rzeką Lubaczówką. W ramach RPO przebudowano 29 obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, a 33 doposażono.
Z efektów realizacji tych projektów skorzysta ponad 350 tysięcy osób w zakresie ochrony zdrowia, a ponad 28 tysięcy osób w zakresie pomocy społecznej. Zakupionym sprzętem rocznie wykonanych zostanie 470 tysięcy specjalistycznych badań medycznych. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, który kosztował ponad 64 miliony złotych, jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Przyjmowani są tu mali pacjenci w najcięższych stanach, często wcześniej odsyłani z innych placówek, które nie potrafiły im pomóc. W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim imienia Jana Pawła II w Krośnie powstał najnowocześniejszy na Podkarpaciu blok operacyjny. Ma powierzchnię prawie 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jego budowa była koniecznością, bo stary nie spełniał już obowiązujących standardów i był za ciasny. Wymiany wymagał też przestarzały sprzęt. Dom Pomocy Społecznej w Górnie powstał prawie 40 lat temu i groziło mu zamknięcie. Dzięki unijnemu projektowi placówka powiększyła się o dwukondygnacyjny budynek połączony z przewiązką z istniejącym obiektem. Zmodernizowano sale pobytowe, zakupiono profesjonalny sprzęt do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Ważną inwestycją była rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej imienia Świętego Ojca Pio w Chmielniku, prowadzonego przez Caritas diecezji rzeszowskiej. Nie mógł przyjmować wszystkich potrzebujących, bo było zbyt mało miejsca. Teraz DPS dysponuje 70 miejscami. Wano pracownię terapii zajęciowej oraz gabinet rehabilitacyjny. Odnowiono kaplicę. W każdym z województw realizowanych jest przynajmniej kilka przedsięwzięć przez Kościół, ale najwięcej takich dofinansowano na Podkarpaciu. I są to inwestycje ważne, ratujące zabytki sakralne, służące lokalnym społecznościom, pomagające dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Jedną z najdroższych podkarpackich inwestycji była budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. Znajdują się tu dwie aule dla 350 i 150 słuchaczy, laboratoria komputerowe, sale muzyczne i gimnastyczne oraz siłownia. Jest też dostępna dla wszystkich zainteresowanych czytelnia i biblioteka gromadząca ponad 250 tysięcy woluminów. W instytucie szkolą się nie tylko przyszli duchowni, ale też osoby świeckie. W centrum Rzeszowa wybudowano ogrody bernardyńskie otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta. Powstało też centrum religijno-kulturowe, gdzie m.in. prowadzona będzie praca z trudną młodzieżą. Diecezja Przemyska zdecydowała się wyremontować zdewastowany budynek dawnego klasztoru i przeznaczyć go dla potrzebujących. Od stycznia działalność rozpocznie tam Centrum Rehabilitacji dla Osób z Problemami Kardiologicznymi. Przygotowano także pokoje dla niepełnosprawnych. Od początku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ogłoszono łącznie 70 konkursów w 8 osiach priorytetowych. Zatwierdzono do realizacji prawie 2800 wniosków na kwotę dofinansowania prawie 6 miliardów złotych. W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie ponad 4400 nowych miejsc pracy.